Widzę gospodarza Giżycka, pana burmistrza Wojciecha Karola Waszkiewicza. Witam serdecznie pana przewodniczącego Rady Miejskiej Cezarego Piłkowskiego. Witam zaproszonych gości, pana Przemysława Dacę, prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, któremu towarzyszy współpracowników dyrektor Departamentu Usług Wodnych, pan Adrian Kołczelia i zastępca dyrektora Departamentu Organizacyjnego, pan Sergiusz Kieruza. Witam przedstawicieli Polskiego Funduszu Rozwoju, pana Bartłomieja Paplaka, członka Zarządu do Spraw Finansów i Rozwoju, panią Joannę Budzińską-Lobnik, dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych, pana Mirosława Krymniaka, dyrektora Departamentu Programów Sektorowych. Witam przedstawicieli Ministerstwa Spraw Klimatycznych, Żeglugi Śródlądowej, panią Małgorzatę Bogucką-Szymowską, zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. Witam także przedstawicieli Ministerstwa Środowiska. Witam samorządowców przybyłych, a jednocześnie przedsiębiorców z branży turystycznej. Proszę państwa, witam także panią prezes Jolantę Piotrowską Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich. Proszę państwa, porządek dzienny dzisiaj przyjmuje dwa punkty do rozpatrzenia. Po pierwsze, informacje prezesa Wód Polskich na temat stawek podatku i opłat wynikających z ustawy Prawo Wodne, w szczególności tak zwanego podatku deszczowego oraz opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Przedstawiony punkt pan prezes Spółki Wody Polskie oraz punkt drugi, informacja na temat funkcjonowania Polskiego Funduszu Rozwoju i to przedstawi prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Jeżeli nie słyszę sprzeciwu, stwierdzę przyjęcie porządku dziennego. Sprzeciwu nie słyszę. Na początku poproszę o zadanie głosu gospodarza Giżycka, pana burmistrza Wojciecha Waszkiewicza. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, panie posłowie, panie prezesie, szanowni państwo, bardzo mi miło gościć dzisiaj komisję w samym centrum Wielkich Jezior Mazurskich, na środku szlaku. Tematy, które dzisiaj będą przedmiotem obrad komisji, są nam bardzo bliskie, ponieważ my tu mieszkamy na wodzie, z wody żyjemy i ten temat już, który będzie prawdopodobnie dominował, już wielokrotnie był u nas omawiany. Także życzę wszystkim miłego pobytu, obecnych obrad, również komisji, no oczywiście zapraszam zawsze dziecka, chociażby nie tylko do pracy, ale również na wypoczynek. Wszystkiego dobrego. Dziękuję panie burmistrzu. Przechodzimy do punktu pierwszego. Zadanie głosu proszę pana prezesa Przemysława Dacę. Mówi się, że jeśli będzie potrzeba, pan prezes może ewentualnie też posiłkować się współpracownikami. Czy na tym, że możesz przekazać głos? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni państwo, jako prezes Wód Polskich w imieniu moich pracowników chciałem państwu podziękować za zaproszenie. Mam nadzieję, że to kolejne spotkanie rozwieje już wszelkie wątpliwości dotyczące obowiązującego w prawie w Polsce prawa w zakresie m.in. opłat za usługi wodne. Może zacznijmy od tak zwanej opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. I tutaj chciałbym trochę zaprotestować, ponieważ nie jest to żaden podatek deszczowy, jest to opłata za usługę wodną. Ja rozumiem, że to można podać pewne skróty myślowe, ale myślę, że z punktu widzenia merytorycznego używajmy tego określenia. Ta opłata za zmniejszenie naturalnej retencji jest pobierana na podstawie artykułu 269 ustęp 1 punkt 1 ustawy prawa o nowej prawo wodne. Opłatą za usługi wodne wymienia się także za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3,5 m2 i 0,5 tysiąca m2 robót lub obiektów budowlanych w fale związanych z gruntem mającym wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Czym jest zmniejszenie naturalnej retencji? Jest to ograniczenie możliwości wchłaniania wody do ziemi poprzez uszczelnienie gruntów
na przykład zabetonowali lub zabudowali. To ponosi opłatę. Właściciel nieruchomości, który zachował wszelkie okoliczności przesłanki wskazane w ustawie. Kiedy opłata jest naliczana i pobierana? Dany obszar, kiedy dany obszar nie jest ujęty w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej, powierzchnia nieruchomości wynosi powyżej 3500 m², uszczelnionych jest co najmniej 70% powierzchni tej nieruchomości. Ustawowe zwolnienia dotyczą jezdni dróg publicznych oraz dróg kolejowych, kościołów i innych związków wyznaniowych. Kto nalicza i pobiera opłatę? Stosownie do treści artykułu 272 ust. 22 ustawy Prawo Wodne, wysokość opłaty za tę usługę wodną ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje obowiązany do ponoszenia tej opłaty informację w tej sprawie, która zawiera także sposób naliczenia tej opłaty. 10% tych środków trafia do gminy, 90% trafia do Wód Polskich. W jaki sposób naliczona jest opłata? Wysokość opłaty za tę usługę wodną zależy od wielkości uszczelnionej powierzchni oraz kompensacji retencyjnej. I wysokość liczy się stawka jednostkowa razy liczba metrów kwadratowych uszczelnionej powierzchni razy liczba lat. Ile wynoszą obowiązkowe stawki? Bez urządzeń do retencjowania wody z powierzchni uszczelnionych fale związanych z gruntem to jest 0,5 za metr kwadratowy na rok. I urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych fale związanych z gruntem to jest 0,3 za metr kwadratowy na rok. Od 10 do 30% tego odpływu to jest 0,15 za metr kwadratowy za rok i powyżej 30% odpływu rocznego to jest 0,05 za metr kwadratowy za rok. Więc to są stawki na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Kiedy należy uregulować opłatę? Dany podmiot wnosi opłatę na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy, miasta w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono temu podmiotowi informację o wysokości należnej opłaty oraz sposobie jej obliczania. Okresem rozliczeniowym dla tej opłaty jest kwartał. Przysługuje do niej prawo do reklamacji. Do dnia na stan 5 lipca na konto Wód Polskich wpłynęło łącznie 307 tysięcy złotych z tytułu tej opłaty. Wkład dokonało 90 gmin w Polsce około 2,5 tysiąca takich jednostek w Polsce, więc to wskazuje na to, że jakby system ten jeszcze nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować. Ja mogę powiedzieć, że była taka informacja przesłana do gmin, jak również ostatnio też poprosiliśmy wojewodów tak, żeby też przekazali taką informację ze swoim pośrednictwem, że niektóre powinny to prawo realizować. Też na koniec chciałbym powiedzieć, że jak wszyscy zapewne wiemy, zmniejszenie naturalnej retencji jest jednym z głównych problemów w gospodarce wodnej, ponieważ mamy coraz więcej terenów w Polsce, w ogóle w Europie zabetonowanych. Ta woda nie może naturalnie wsiąkać do ziemi. Mamy też problem z retencją, mało też i dużo, więc jakby ta opłata za usługę wodną ma zmobilizować podmioty, które jej podlegają do tego, żeby swoje tereny włączały w kanalizację, układ kanalizacyjny, jak również budowały zbiorniki, odpowiednie zbiorniki retencyjne, żeby retencjowały tą wodę, ponieważ szybki odpływ tej wody poprzez te tereny zabetonowane powoduje z jednej strony zagrożenie powodziowe, a z drugiej strony też szybkość, ta woda szybko
ucieków, to mamy, jak Państwo widzicie, ostatnio duże problemy z suszą. Następnie opłaty za użytkowanie gruntów pokryte wodami. Ten temat, jak już tutaj było wcześniej wspominane, był wielokrotnie omawiany tutaj m.in. w Giżycku na różnych spotkaniach, ale pozwólcie Państwo, że jeszcze go skrótowo przekażę, myślę, że nigdy za dużo dodatkowych informacji. Otóż opłaty są ponoszone na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Opłaty za użytkowanie gruntów pokryte wodami nie są nowym obciążeniem dla użytkowników wód. Do końca ubiegłego roku obowiązywało rozporządzenie z 2006 roku. Obecne i poprzednie rozporządzenie w tej sprawie dzieli aż 12 lat. Zwolnieni z opłaty rocznej są na podstawie artykułu 261 ust. 6 ustawy Prawo wodne. Grunty pokryte wodami oddawane w użytkowanie podmiotom wykonującym prawo właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do tych gruntów. Grunty pokryte wodami poddawane w użytkowanie jednostkom samorządu terytorialnego, klubom sportowym, w tym uczniowskim klubom sportowym, związkom sportowym oraz uprawnionym do rybactwa na potrzeby uprawiania rekreacji, turystyki, sportu wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, jeżeli podmioty te zapewniają powszechny dostęp do wód. Umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami ma charakter cywilno-prawny. Grunty te stanowią własność Skarbu Państwa i mają służyć realizacji ustawowego uprawnienia powszechnego korzystania z wód. Z tego względu nie obowiązują dotychczasowe zwolnienia z opłat, które nie pozwalały na skuteczną realizację tego celu. Najniższa stawka za nieodpłatne użytkowanie gruntów pod kąpieliska i tory wodne wynosi 1 zł za metr kwadratowy na rok. Użytkownicy wód zawierają umowy z wodami polskimi i tutaj też przy okazji mam małe wtrącenie, bo z informacji uzyskanych od moich pracowników wynika, że często podmioty nadal zdają sobie sprawę, że to oni powinni się udać do odpowiedniej jednostki, czyli do zarządu zlewni, na przykład tutaj w Giżycku, po to, żeby przygotować i zawrzeć odpowiednią umowę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Te umowy są zawierane z użytkownikami tylko na ich wniosek. Na podstawie wniosków wyliczane są stawki opłat rocznych i wystawiane faktury. Następna moja tutaj jakby dodatkowa informacja polega na tym, żeby Szanowni Państwo, żebyście Państwo, tutaj się zwracam do podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą, nie starali się sami na swój własny użytek naliczać sobie na swoje własne potrzeby tej opłaty, bo z naszych praktycznych informacji wynika, że te opłaty Państwo naliczacie sobie zdecydowanie za duże i stąd potem są pewne, że tak powiem, niepokoje z tego względu. Chciałbym to też pokazać na przykładzie jednej z większych tutaj marin w okolicy, żeby jej dokładnie nie lokalizować, gdzie właściciel sobie naliczył sam własnym sumtem opłatę w wysokości 30 tysięcy złotych roczną. Natomiast po udaniu się do odpowiedniej jednostki Wód Polskich w celu podpisania umowy, kiedy została to ta opłata naliczona zgodnie z obowiązującym prawem, okazało się, że ta opłata wynosi 10 tysięcy. Więc trzykrotnie więcej sobie naliczył podmiot, próbując sam sobie skalkulować, jakie to będą koszty. I to jest przykład na to, że należy się udać do naszego zarządu zlewni lub innych jednostek po to, żeby to móc wspólnie wyliczyć. To sam użytkownik wód decyduje, w jakiej rodzaj działalności będzie prowadził. Informacje dotyczące umów użytkowania gruntów pokrytych wodami publicznymi, które stanowią własność Skarbu Państwa, można uzyskać w jednostkach Wód Polskich, zarządów zlewni, na przykład w Giżycku i Olsztynie oraz nadzorach wodnych. Teraz jakie mamy stawki? 0,89 zł za metr
kwadratowy na rok za porty, przystanie na brzeża, pomosty i wyciągi za statku wykorzystywane do przewodów pasażerskich. 5 zł za metr kwadratowy na rok za grunty wykorzystywane do gastronomii i hotelarstwa. Ta stawka została znacząco obniżona, gdy w poprzednim rozporządzeniu wynosiła ponad 12 zł. 8,9 za metr kwadratowy na rok za grunty wykorzystywane dla działalności usługowej zadeklarowanej przez przedsiębiorcę. Opłata ta jest niższa, gdyż w poprzednim rozporządzeniu wynosiła ponad 12 zł. Tutaj macie Państwo mniej więcej przedstawione, jak się dokonywały w czasie zmiany stawek za opłat dla działalności usługowej. Na tym slajdzie, który też już był wielokrotnie Państwu pokazywany, jest wskazany, w jaki sposób wyznacza się sposób wyznaczania zajętego gruntu pokrytego wodą. Ja przypominam, że niektórzy z Państwa na samym początku wyliczaliście ten grunt zajęty na terenie całego jeziora, ale to też rodziło wiele wątpliwości i niepokojów, więc to jest przykład wyliczenia mniej więcej przy takiej klasycznej marinie. Opłaty są ponoszone raz w roku i wysokość nie powinna stanowić realnego obciążenia dla przedsiębiorców i zwykłych użytkowników wód. Opłatą ponosi się jedynie za realne zajmowany akwen, obszar bezpośrednio powiązany z urządzeniem wodą. Użytkownicy wód ponoszą opłaty jedynie za okres, w którym zajmują dany obszar pokryty wodami, na przykład w okresie od maja do września. I teraz trochę statystyki do dnia dzisiejszego. 609 nowych umów zawartych z użytkownikami wód przez Wody Polskie w tym roku. 225 474 zł to są łączne dotychczasowe przychody z tytułu nowych umów. 1470 liczba umów aneksowanych w tym roku. Wysokość pojedynczych opłat waha się od kilku złotych do najwięcej w tej chwili, które zanotowaliśmy, to jest kilkunastu tysięcy złotych. To jest ten przykład tej największej mariny. Przypominam, że na różnych spotkaniach wyliczane były opłaty w wysokości nawet 400 iluś tysięcy złotych, więc powtarzam, tym na dzień dzisiejszy największa opłata na rok to jest kilkanaście tysięcy za bardzo dużą marinę. Przykłady dotyczące przedsięwzięć związanych z uprawianiem na wodach rekreacji, turystyki i sportu wodnych. Na przykład za pomost stały, który wynosi jego powierzchnia ponad 7 metrów kwadratowych, opłata roczna brutto 36 zł. W przypadku pomostu stałego ponad 36 metrów kwadratowych, do tego 3 pomosty rozpierane 116 metrów kwadratowych, do tego miejsce wykorzystywane do kąpieli, użytkowane przez 3 miesiące, daje to powierzchnię użytkową ponad 200 metrów kwadratowych, użytkowaną przez 6 miesięcy, opłata ponad 1000 zł, 1015 zł. I w tym przypadku największego, której do tej pory zanotowaliśmy, powierzchnia 4 duże pomosty, 624 metry kwadratowe, 4 pomosty stałe, 11836 zł. Część użytkowników, kolejny temat, który chciałbym poruszyć. Część użytkowników wód, pomimo prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Warmii i Mazur, niesłusznie korzysta ze zwolnienia ustawowego, motywując to prowadzeniem działalności służącej do uprawiania rekreacji, turystyki, sportu wodnych oraz amatorskiego połowury. Zdarzają się również przypadki prowadzenia działalności bez pozwoleń wodnoprawnych. Pracownicy Wód Polskich na terenie działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku prowadzą wizję terenową. Zidentyfikowaliśmy do dnia dzisiejszego około 250 nielegalnych urządzeń wodnych i ich właścicieli. W toku jest już 30
i kontroli właścicielskiej. Do RZGW w Białymstoku wpłynęło 6 wniosków o legalizację urządzeń wodnych i 49 wniosków o likwidację wodnych. Więc mogę powiedzieć, że to jest też efekt naszych tutaj rozmów i wystąpień, że coraz więcej podmiotów zgłasza się do regionalnego zarządu lub do zarządu zlewni z wnioskiem o legalizację tych urządzeń i myślę, że to jest bardzo dobry trend i polecam taką, że tak powiem, podejście do sprawy, bo ponieważ tak jak uprzedzałem wcześniej, uprzedzam również teraz, że Wody Polskie są też powołane po to, żeby sprawdzać, kontrolować realizację prawa i, że tak powiem, wprowadzać, wpływać na tych, na te podmioty, które prowadzą działalność wbrew temu prawu, a sami Państwo wiecie, że na Mazurach jest tym różnie. Teraz tak, zgodnie z artykułem 232 ustęp 1 ustawy Prawo Wodne zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych czy lądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwienia przechodzenia przez ten obszar. Przypominam, że to są wody publiczne, dostępne dla wszystkich obywateli. Obecnie w RZGW w Białymstoku kontroluje około 80 właścicieli drodzeń linii brzegowej. Na dzień dzisiejszy to można powiedzieć, że są na razie prowadzone rozmowy, czyli wskazujemy tym właścicielom, że postępują wbrew prawu i drożą te miejsca nielegalne. Na razie są to rozmowy, zwracanie uwagi, nie chcemy od razu stosować mechanizmów karania, natomiast prędzej czy później też będziemy zmuszeni też do takich działań, do których nas obliguje też prawo wodne. Wysyłamy do pisma do właścicieli nieruchomości, w których wyjaśniamy przepisy i prosimy o niezwłoczne usunięcie ogrodzenia i umożliwienie swobodnego przejścia wzdłuż linii brzegowej. Myślę, że to jest na chwilę obecną wszystkie informacje, które chciałbym Państwu przekazać, aczkolwiek korzystając z tego, że jak widzicie Państwo, jesteśmy tutaj w dosyć dużej obsadzie. Mamy również dyrektorów regionalnego zarządu gospodarki wody w Białymstoku, jak również panią dyrektor tutaj zarządu zlewni. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezesie za wystąpienie i przekazanie informacji. Otwieram dyskusję. Mam taką techniczną propozycję. Będzie tu mikrofon w dyspozycji. Będę prosił tylko o wcześniejsze zgłaszanie. Na razie z pytaniem zgłosił się Pan Przewodniczący Brodz. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Prezesie, Pan jest oczywiście wykonawcą ustawy, prezesem nowego podmiotu, który ma tą ustawę między innymi wprowadzać w życie. Natomiast ja chcę powiedzieć tak, że nowe prawo wodne było potrzebne. Nie kwestionujemy tutaj potrzeb, czy nie kwestionowaliśmy potrzeby uregulowania wielu kwestii związanych właśnie z prowadzeniem racjonalnej gospodarki wodnej. Również tutaj na Mazurach, gdzie wody nie brakuje i gdzie z wody, mówiąc kolokwialnie, się żyje. Niemniej jednak, podczas prac nad tą ustawą, a potem rozporządzeniem, które reguluje również poziom opłat stosowanych przez przedsiębiorstwo Wody Polskie, podnosiliśmy zagrożenie takie, że zarówno te nowe regulacje, jak i wprowadzenie nowego przedsiębiorstwa, które z założenia, i to tak było od początku uregulowane w ustawie, musi znaleźć środki na funkcjonowanie. Że te dwa fakty mogą doprowadzić do znacznego podwyższenia
opłat zarówno dla odbiorców indywidualnych, mówię tu o obwodzie i ściekach, jak i dla, przede wszystkim dla przedsiębiorców. Również woda ścieki, ale również ta opłata retencyjna, o której Pan mówił. No i w końcu opłaty te tak zwane u nas denne. Zapewnialiście Państwo, zarówno politycy PiS zapewniali podczas procedowania, przedstawiciele ministerstwa, jak i potem Państwo już jako przedstawiciele Wód Polskich zapewnialiście, że tak nie będzie. Były różnego rodzaju rozmowy również z przedsiębiorcami, również przedsiębiorcy z Mazur brali w tych rozmowach, samorządowcy z Mazur brali udział, a dzisiaj okazuje się i mamy bardzo liczne sygnały, to są fakty, a nie jakieś dywagacje, że szczególnie przedsiębiorcy stoją dzisiaj przed dylematem, czy uda im się przy podejściu również, zarówno przy tych stawkach, czy podejściu urzędników, bo może Pan Prezes sam ma dobre intencje, ale ja nie wiem, czy do końca, czy urzędnicy są wystarczająco dobrze przeszkoleni, czy wystarczająco dobrze potrafią zrozumieć specyfikę pewnych działań i specyfikę działania pewnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy na Mazurach dzisiaj są przerażeni, są zaniepokojeni, czy uda im się utrzymać swoje firmy, czy uda im się utrzymać te przedsiębiorstwa, miejsca pracy, którymi dysponują. Jeżeli to się nie uda, to nastąpi ograniczenie dostępności i ograniczenie oferty turystycznej Warmii i Mazur. A jeszcze raz powtórzę, że jest to region, który w dużej mierze żyje z turystów. Ja bym chciał, żeby Pan Prezes dzisiaj spróbował rozwiać te moje wątpliwości, ale myślę, że to nie tylko są moje wątpliwości, są tutaj przedsiębiorcy, więc myślę, że będą mogli też podać przykłady z życia i konkretne, które przeczą temu, co Pan powiedział na początku, że tak naprawdę likwidujecie tylko patologię, tak, a nikt tutaj nie ucierpi finansowo. Proszę bardzo, Pan Prezes się chciałby odnieść. Może po wypowiedzi Pana Prezesa. Ja chciałbym powiedzieć o dwóch rzeczach. Już o tym też wspominałem w swojej wypowiedzi. Wydaje mi się, że niepokoje tutaj przedsiębiorców głównie wynikały z nieporozumień. Przypominam, że niektórzy Państwo wyliczaliście sobie sami te opłaty w wysokości niebotycznych, na przykład powyżej 400 tysięcy złotych. I ja się wcale nie dziwię, że przy takich informacjach, które tworzyły, że takie będą opłaty, były takie niepokoje, że tak powiem, przedsiębiorców. Przypomnę również, to też są fakty, które wskazałem, że najwyższa opłata naprawdę za bardzo dużą marinę w skali rocznej to jest 10 tysięcy złotych. Przypominam, że to jest ułamek przychodów takiej działalności gospodarczej, a w niektórych przypadkach jest to parę złotych, a jak sami Państwo wiecie, że też i przy niektórych rodzajach prowadzenia działalności gospodarczej te opłaty zmalały. Więc myślę, że te niepokoje wynikają głównie z pewnej dezinformacji, z braku informacji, z niewłaściwego naliczania, z pewnych mitów. My staraliśmy się, jak Państwo wiecie, te niewłaściwe informacje rozwiewać. Robiliśmy tu cykl szkoleń. To jest nasza trzecia wizyta tutaj w regionie. Mieliśmy też na zaproszenie Pana Burmistrza też tutaj spotkanie i konferencję. I mam nadzieję, że też dzięki naszej pracy, informacje, które możecie Państwo uzyskać również w naszych jednostkach, te informacje będą całościowe i nie będzie już jakby z tym problemu. Co do urzędników, czyli pracowników Wód Polskich, to powiem tak, to jest nowy system. Jest nowa ustawa, nowy system i każdy
ma prawo się mylić. Nawet mówił o tym pan minister Marek Urbaszek w wystąpieniach. My robiliśmy w związku z tym po pierwsze cykl szkoleń wewnętrznych dla wszystkich pracowników, którzy dokonują obliczenia tych wypłat i podpisują przygotowują umowę. Robiliśmy również kontrolę tutaj w regionie, które, jak państwo wiecie, wykazało parę błędów w tym zakresie. My na tych błędach się uczymy i myślę, że na dzień dzisiejszy jesteśmy już na tyle zorganizowani, że takich błędów mam nadzieję, że nie będzie, chociaż nie mogę tego wykluczyć. Każdy jest człowiekiem i ma prawo do pomyłki, ale państwo też macie prawo jakby tutaj się reklamować w tym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pan poseł Sowa. Proszę sobie tak, bo będzie pani do pana. Na kreszkę przekażę głos sali, bo już widziałem dwie osoby chętne, zatem to kolejne. Pan poseł Sowa przekaże mikrofon od siebie, a pan prezes będzie miał pani. Dobrze? Panie przewodniczący, szanowni państwo, no ten głos pana prezesa był taki, że po pierwsze opłata wodna to nie jest żaden podatek. Więc chcę panu powiedzieć, że pierwszy język polski jest dosyć bogaty, o tą kategorię słowa podatek bardzo znacząco rozszerza. To są daniny, akcyzy, ryczałty, świadczenia, czynsze, dopłaty, opłaty. Mógłbym tego czytać, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko po prostu, co obciąża, to jest swego rodzaju albo podatkiem, albo parapodatkiem. I na pewno też wszystkie opłaty związane, prowadzone prawem wodnym, takim są. Natomiast z pana informacji można było odnieść takie wrażenie, że, i przepraszam, jeśli źle zrozumiałem, że generalnie to opłaty nie poszły w górę. Jeśli w wielu przypadkach w ogóle zostały obniżone. Jeśli już poszły w górę, to z uwagi na to, że jakiś przedsiębiorca się pomylił, źle zadeklarował, w związku z powyższym to zostało skorygowane. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest prawo. Bo państwo przedkładając prawo wodne do Sejmu, zwiększyliście obciążenia finansowe w tym zakresie 4-5-krotnie. Jeśli wszystkie opłaty związane z poborem wodnym w poprzednim systemie były na poziomie około 800 milionów złotych pobierane, tak w ocenie skutków regulacji do prawa wodnego te opłaty pobierane teraz mają wynosić od 3,5 miliarda do 4 miliardów złotych. Ja zdaję sobie sprawę, że państwo tyle dzisiaj nie pobieracie i z tego tytułu macie gigantyczny problem związany z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa gospodarki wodnej Wody Polskie, które zatrudnia 5,5 tysiąca osób. Macie problemy z realizacją na bieżące świadczeń. Praktycznie nie realizujecie zadań statutowych na ciekach wodnych, na urządzeniach, brak jakichkolwiek konserwacji, chociaż już jest miesiąc lipiec, że nie wywiązaliście się ze zobowiązania, z porozumienia, które zawarł minister środowiska z organizacjami związkowymi, którym to zobowiązaliście się do podniesienia wynagrodzeń dla tych pracowników 850 zł miesięcznie. Pisałem w odpowiedziach, bo monitoruję proces prowadzenia tej ustawy. Wpisujecie wprost, że nie macie nic, nie dysponujecie żadnymi środkami, żeby się z tego wywiązać. A tam, gdzie była możliwość w stosunku do pracowników przejętych z samorządów, podejmowaliście jakieś wszystkie wydatki, jakie tylko mieli, średnie wynagrodzenie spadło im właśnie gdzieś około 800 zł. Natomiast no, ta ustawa jednak wprowadza bardzo duży katalog zupełnie nowych opłat i te opłaty są dużo większe. I ja tak naprawdę chciałem zabrać głos właśnie zwracając się z prośbą do pana przewodniczącego, abyśmy mogli posłuchać w pierwszej kolejności osób, które są tutaj z nami na sali, aby nam powiedzieli w praktyce, jakie skutki nowe prawo wodne ma dla sektora turystycznego, dla państwa, dla prowadzenia działalności gospodarczej, bo wszystkie te elementy, o których tutaj mówił również pan poseł Protas, myśmy w trakcie prac nad prawem wodnym bardzo wyraźnie zwracaliśmy uwagę i
mówiliśmy, jakie to będzie miało negatywne skutki. No tutaj w tym przypadku zabójcze dla branży turystycznej. Dziękuję bardzo. Tak, ja po pierwsze chcę powiedzieć, że nie jestem politykiem, więc nie chciałbym wchodzić w dyskusję polityczną z panem posłem, bo taką mieliśmy przed chwilą. Natomiast jedno chciałbym zdecydować. Absolutnie nie było mowy, znaczy była na początku mowa o ponad 3 miliardach dochodów, ale sam pan wie doskonale, że była podjęta decyzja polityczna z panią premier, gdzie stawki zostały drastycznie obniżone za wszystkie opłaty. I to jest historia, tak? Już w procesie legislacji zostało to skorygowane i w tym momencie, gdy mógł już pan pracować nad prawem wodnym w komisjach, już było to skorygowane, było zupełnie inaczej. W związku z powyższym nie można się, że tak powiem, dyskutować i odnosić do wcześniej uchylonych zupełnie wartości w OSR-ze, bo one są miliardowe i są nieprawidłowe. Stawki zostały utrzymane na tym samym poziomie, decyzją polityczną. I tak to w tej chwili wygląda, dlatego ogólnie w skali całego kraju nie ma nowych obciążeń w naszym stopniu obywateli tymi stawkami. Więc to chciałbym jednoznacznie powiedzieć. A co do podwyższenia, w przypadku akurat tych opłat, o których tutaj rozmawiamy, to kiedyś owszem były zwolnienia. Więc nie można mówić tu o podwyższeniu opłat, stawek, tylko o likwidacji zwolnień. Przypominam również, że to był jeden z tematów dyskusji z Komisją Europejską, gdzie komisja miała zastrzeżenia do zwolnień, ponieważ podstawową zasadą jest zwrot opłat za usługi wodne w dyrektywie wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do pytań z sali. Pan z drugiego rzędu, przepraszam, nie znam imienia, ale nazwiska. Będzie pani, pan Witkowski. Pan w czarnej koszulce pierwszy. Dobrze, teraz mam prośbę. Będzie pytanie i odpowiedź pana prezesa. Znaczy, proszę o pytanie, odpowiedź pana prezesa. Znaczy, mam tutaj drugą osobę, trzecią i czwartą. Proszę bardzo. Dobrze. Tak, proszę oczywiście przedstawiać. Do mikrofonu. Ale do mikrofonu prosimy. Moje pytanie jest... Musi pan, przepraszam, ale musi pan do mikrofonu, bo się nagrywa. Do mikrofonu, proszę mówić. Dobrze, słychać. Proszę mówić. Moje pytanie jest bardzo konkretne i dotyczące pomostów posiadanych przez osoby prywatne. Skonkretyzuję. Prosił o odpowiedź, akurat dyrekcja ZPW, pan prezes, prywatny właściciel posiada pomost o powierzchni 20 metrów kwadratowych stały, ogólnodostępny, przeznaczony do amatorskiego połowu rybu, tylko czysto. Pan stoi, usiada, patrzy. Jaka stawka będzie zastosowana? Czy będzie zwolniona? Dziękuję. To jest kto? Tak. Panie prezesie, pan prezes, czy pan... Ja tutaj pozwolę się. Proszę bardzo, pan dyrektor. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, stawka będzie 5 zł. Wskazuję jako inny pomysł, jeżeli wyjmiemy w paragrafie pierwszym pomocy ustawy jaka a rozporządzenia. Będzie 5 zł razy 20 metrów kwadratowych, więc 100 zł w skali rocznej. Taka będzie stawka ze względu na to, że w tym przypadku nie mamy do czynienia ze zwolnieniem podmiotowym. Zwolnienie podmiotowe jest wskazane w sposób jasny i z tego tytułu osoby fizyczne nie są z tego tytułu z tych opłat zwolnione, pomimo iż ten pomoc jest ogólnie dostępny i umożliwia prowadzenie chociaż autorskiego połowu, czy też prowadzenie sportu, turystyki i rekreacji na. Dziękuję. Mam prośbę. Wyszło, że stawka roczna 100 zł pan wychodzi z tego, co pan dyrektor przekazał. Przy 20 metrach kwadratowych. Tutaj mamy pana do przerwy. Przepraszam, proszę o przedstawienie się. 100 zł. 5 zł za metr. Chciałbym tu powiedzieć, że 5 zł za metr byłoby, gdyby ten
właściciel prowadzi działalność gospodarczą, musi płacić PIT. Pan dyrektor jeszcze? Przepis paragrafu pierwszego. Głośniej proszę, bo pan nie słyszy. Przepis paragrafu pierwszego, punkt 8, litera C nie wskazuje, że się prowadzi działalność gospodarczą, tylko dotyczy pomostów innych niż wymienione w literze A. A taki pomost jest chociażby pomost wykonany przez osoby fizyczne. Dziękuję, proszę bardzo panu dyrektorowi. Grzegorz Winiarczyk, jestem prezesem. Przepraszam, mam prośbę. Kieruję ośrodkiem żeglarskim w Giżycku, tutaj na Niedziałem Kisajon. Ośrodek powstał w 1956 roku, jest dużo starszy od wszystkich prawdopodobnie państwa, którzy tutaj siedzą w sali. I mam prośbę taką do państwa, do panów posłów. Chodzi mi o to, że jako przedstawiciel strony społecznej, która była konsultowana przed wprowadzeniem ustawy prawo wodne, w 2016-2017 roku, muszę powiedzieć, że czujemy się oszukani, dlatego że stawki wydyskutowane w momencie przyjmowania projektu tego rozporządzenia o opłatach były zupełnie inne niż te, które są podane teraz w grudniu 2017 przez Radę Ministrów. Zupełnie. W związku z tym teraz nasuwa się takie pytanie. To państwa spotkanie, jeżeli państwo przyjechaliście dzisiaj jak do nas, potraktujecie jako kolejną konsultację, z której, prawda, minister Grubarczyk zrobi, co będzie chciał. Czy mamy szansę wierzyć w państwa, że państwo jednak spowodujecie, że trzeba zmienić to rozporządzenie w tym duchu, w jakim były ustalenia ze stroną społeczną w momencie przygotowywania projektu ustawy prawo wodne i tego rozporządzenia. I teraz mam prośbę jeszcze taką, żeby pan dyrektor Dawca nie wprowadzał panów posłów w błąd, dlatego że powiedział, i tutaj zresztą wyświetlone było na tej prezentacji, że do roku, do momentu obowiązywania poprzedniej ustawy prawo wodne niesłusznie były jakieś tam, prawda, podmioty zwolnione z opłat, między innymi ja. Co znaczy nie służy? Były dwie rozprawy sądowe i państwa poprzednik, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przegrał dwie rozprawy sądowe. Po prostu, bo chcieliście te opłaty narzucić nam, by się okazało, że ustawa nam zezwala na zwolnienie. Więc nie wprowadzajcie teraz kolejnych posłów w błąd, panie dyrektorze. Po prostu niech pan nie mówi, żebyśmy niesłusznie korzystali. Przegraliście rozprawy i tyle, i nie ma w ogóle o czym dyskutować. Ja nie jestem politykiem, ja chcę się zajmować żeglarstwem i po prostu mi szkoda czasu nawet na spotkania różnego typu, bo my chcemy naprawdę robić tam teraz, u siebie w ośrodkach. Bardzo mi miło, że państwo przyjechali, tylko my naprawdę mamy inne zajęcia. Ale jeżeli jesteśmy, jak mówię, oszukiwani po prostu w Sejmie, do tej pory na stenografach sejmowych i na stronach Sejmu Rzeczypospolitej są wypowiedzi ministra, który mówi, że będą stawki maksymalnie 89 groszy za metr kwadratowy przy prowadzeniu działalności tej rekreacja, sport, turystyka, amatorskich połowów. To jest nagranie, to można sobie w tej chwili wejść na stronę sejmową i wysłuchać. I proszę nie opowiadać tutaj, panie dyrektorze, pana ruchu, bo po prostu to jest taka prawda. I teraz, jeżeli nie będzie zmian, my oczekujemy od państwa posłów, żebyście państwo wpłynęli na przedsiębiorstwo, czy po prostu do Rady Ministrów, żeby była zgłoszona propozycja z państwa komisji, żeby po prostu zmienić to rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za grunty zalane wodą w kierunku takim, jakie były uczynione w momencie ustaleń ze stroną społeczną. I tego ja po prostu od państwa oczekuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pani dyrektor. Proszę bardzo. Wyjść od kwestii ogólnych. Należy tutaj podkreślić, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej. W związku z tym musimy przestrzegać też dyrektyw, które obowiązują. Tą podstawową dyrektywą wodną jest właśnie ramowa dyrektywa wodna. Jasno jest wskazane w artykule 9, że użytkownik korzystający z wód
ponosi opłaty z tego tytułu. Mamy zwrot kosztów za usługi tworzone, o czym tu jeszcze powiedział pan prezes. Dotychczasowa ustawa 2001 roku nie zawierała pełnej transpozycji tego artykułu. Dlatego też istniała konieczność jej transpozycji. Właśnie stało się to w tej ustawie z 2017 roku. Ja chcę podkreślić jeszcze, że był projekt ustawy, który był wprowadzony jeszcze do czasów PO, który również podstawową zmianą tego projektu była właśnie transpozycja artykułu 9 ramowej dyrektywy wody. Dlatego też niezależnie od tego, czy która partia by tutaj ten projekt ustawy przyjęła, ten zwrot kosztów musiałby być uwzględniony, ponieważ groziły nam bardzo poważne sankcje ze strony Komisji Europejskiej. Teraz przechodząc do projektu rozporządzenia. Tak jak wskazał pan prezes, te stawki w tym rozporządzeniu zostały w niektórych przypadkach zmniejszone. Trzeba też podkreślić, że nie chcemy tutaj ograniczać powszechnego dostępu do wód dla osób, które korzystają z tej wody, mogą tak robić. Natomiast jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą, taką opłatę musi ponosić. Kwestia stawki. Stawki naprawdę nie są wysokie, które tutaj zostało wskazane, zostały obniżone w stosunku do poprzedniego rozporządzenia. Natomiast mając na uwadze Państwa głosy, mając Państwa uwagę jeszcze ten okres właśnie informacyjny, tak, prowadzenia tego rozporządzenia, my się uważnie przyglądamy w ministerstwie, jak to wszystko funkcjonuje. Jeżeli zaistnieje potrzeba zmiany tego rozporządzenia, żeby to szczegółowić, określić kwestie wielkości wystawek, na pewno takie działania zostaną podjęte. Chcę tylko powiedzieć, że proces zmiany rozporządzenia trwa przynajmniej 6 miesięcy. To czas, który właśnie są mieli miejsce na konsultacje, na przeprowadzenie całego procesu przez wszystkie etapy instytucji. Ważnym tym etapem właśnie też są konsultacje publiczne i każdy może, że tak powiem, wypowiedzieć się na temat wielkości stawek i brzmienia poszczególnych artykułów rozporządzenia. Dlatego też zachęcamy do śledzenia właśnie zmian, które się też aktualnie potrzebują, jeżeli chodzi o regulacje w zakresie gospodarki. Pan Adam Kowalski, proszę bardzo. Reprezentuję inwestorów Mai, właścicieli portów. Jestem jedną z osób, wielu na sali, które jeździły w zeszłym roku do ministerstwa i prowadziły konsultacje społeczne w sprawie stawek, o których mówił pan Grzegorz Dziemiarczyk. My twierdzą, że zostaliśmy oszukani w momencie, kiedy całość resortu wód przeszła pod Ministerstwo Gospodarki Rolnej i Żeglugi Śródlądowej, magicznie, całkowicie pustołem, stawki zmieniły się o 180 stopni. Ci, którzy mieli wcześniej najniższe stawki ustalone, dostali stawki najwyższe. Bo zadatki zupełnie inne niż tutaj mówią urzędnicy Wód Polskich prezentowali. Wracając do... Jestem na końcu zadał pytanie. Wracając do dyrektywy. Dyrektywa, artykuł 9 dyrektywy wodnej mówi owszem o zwrocie usług za usługi wodne. I te usługi wodne są wymienione w artykule 35 ustawy prawo wodne. Każdy może sobie wejść do internetu teraz zobaczyć, tam nie ma ani słowa o opłatach za grunty zalane wodami. A pieniądze z tych opłat mają iść na to, o czym mówił pan prezes Draca na pierwszej swojej konferencji prasowej, która jest również dostępna w internecie, każdy może obejrzeć. Mianowicie na utrzymanie urzędników Wód Polskich. Tam jest to powiedziane wprost. Państwo powołujecie się na coś, czego nie ma. Kolejna rzecz. Powiedział pan, panie prezesie, że pan działa na podstawie rozporządzenia. No więc to jest kolejny raz, kiedy to panu mówimy. Rozporządzenie w sprawie stawek mówi, precyzuje w artykule 2 ust. 2, że przepis ust. 1, czyli dotyczący tych stawek, stosuje się do gruntu pokrytego wodą znajdującego się nad obiektami, o których mowa w ust. 1. Czyli możecie pobrać w tej chwili opłatę za podwodny kabel, rurociąg, ale nie macie prawa pobrać za nabrzeże, ani jakikolwiek pomost. I panu to zostało powiedziane na konferencji, którą pan tutaj w kwietniu
wyjątkiem, powiedział pan, że pan to traktuje w kategorii błędu pisarskiego. Może pan sobie to kategoryzować jak pan chce, natomiast jest to obowiązujące prawo. I dopóki nie będzie zapisane, że dotyczy to również urządzeń, to nie będzie pan mógł pobrać ani grosza od kogokolwiek opłaty. To jest problem legislacyjny i w rozporządzeniu, w projekcie rozporządzenia, które ustalaliśmy w ramach konsultacji społecznej, był zapis, że są grunty nad i pod wodą. W tej chwili tego nie ma, więc wszelkie opłaty pobieracie państwo całkowicie bezprawnie. To zresztą jest kontynuacją tradycji RZGW Warszawa i zlewnie Giżycku, która pobierała, o czym już pan Winiarczyk mówił, opłaty bez podstawy prawnej za pomocy poprzednie. Ci, którzy szli do sądu, wygrywali z wami procesy, ci, którzy nie szli, płacili. Tu mam dokument, to jest orzeczenie RCL-u w sprawie tego, że nie macie prawa pobierać jakichkolwiek opłat za urządzenia przeznaczone do sportu i turystyki, nawet jeżeli jest tam prowadzona działalność komercyjna. W pierwszej i drugiej instancji sądowej RZGW przegrywało te sprawy. Kontynuujecie w tej chwili. Na razie tyle, dziękuję bardzo. A jeszcze jedną rzecz. Od tych opłat są zwolnione na mocy ustawy podmioty, które znajdują się, są działalność prowadzą na wodach morskich i wodach wewnętrznych, ponieważ nie podlegają one wodom polskim, a tylko wody polskie pobierają opłaty. To jest nierówne traktowanie podmiotów. Więc ja mam pytanie do pana prezesa. Dlaczego pan kłamie? Dziękuję. Dziękuję panu prezesie. Po pierwsze, po drugie nie jest prawdą, że rozporządzenie zostało przyjęte i zmienione stawki w momencie przejścia gospodarki wodnej do Ministerstwa Rządowej Gospodarki Wodnej. To łatwo sprawdzić. Po trzecie, pieniądze, wszystkie pożyczki, wszystkie opłaty, które zbierają Wody Polskie, są przeznaczane na działalność statutową Wód Polskich. Nie innymi lub przede wszystkim, ja o tym mówiłem, na działalność utrzymaniową urządzeń wodnych, na przeprowadzanie inwestycji, na inną działalność statutową Wód Polskich, jak również w tym się też mieszczą pensje dla pracowników Wód Polskich. Więc nie na tylko dla urzędników, tylko pracowników, przede wszystkim na inwestycje, utrzymanie, modernizację. To jest znaczny element naszego budżetu, tak został przygotowany system, przygotowane prawo, jasne mnie polemizuje, ja to wypowiem. Proszę, panie prezesie, proszę nie przeszkadzać. Chciałabym to tutaj jeszcze dodać, żeby powiedzieć panu prezesa, że rozporządzenie jest właśnie 28 grudnia. Departament Zasobów Wodnych przeszedł 9 stycznia 2018 roku do Ministerstwa Gospodarki Wodnej. Czyli cały dział gospodarka wodna zakończył się 9 stycznia. Nie ma mowy o tym, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej pod stołem zmienionych spraw podwodnych. Odnośnie do paragrafu 2 ustępu 2, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że polska kultura prawna wskazuje chociażby zasady wykładni, i między innymi kwestię taką, że przepisy czytamy w całości. To, co prawodawca zamierza uregulować w konkretnych jednostkach redakcyjnych, reaguje w konkretnych jednostkach redakcyjnych ustawy. Paragraf 2 ustęp 2 stanowi oddzielną jednostkę redakcyjną i wskazuje, że przepis ustępu 1 stosuje się w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z obiektami, które przychodzą pod grunty, jeżeli z przepisów odrębnych wynika, że przy tych obiektach ustawowe są strefy ochrony. Tak jest chociażby w przypadku gazociągu, ze względu na to, że w tym wypadku nie mamy do czynienia z działalnością bezpośrednio na gruncie pokrytym wodami, lecz mamy do czynienia z sytuacją, które ze względu na przebieg chociażby tej infrastruktury podziemnej występują pewne ograniczenia możliwości korzystania z tych rzeczy. Dlatego przyjęta optyka, że paragraf 2, ustęp 2 jest doprecyzowaniem ustępu 1 jednostkowy stawek opłat i wyklucza możliwość stosowania
jako samolicznie podstawę do określenia wysokości opłat paragrafu drugiego ustępu pierwszego jest tym zasadem. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj ja bardzo się proszę pan Kowalski. Na liście mam pana Kępy, pana Szaka, także państwo tutaj odbudowujemy, pan burmistrz pomaga. Proszę pan Kowalski, jeden pozytyw. Proszę, jak pan mówi, drugi punkt. Drugi punkt zapisu, że przepis ustęp pierwszy. Żadne inne grunty oprócz znajdujących się nad obiektami nie są wymienione ani w ustawie, ani w umowie rozporządzenia. Teraz do wypowiedzi pana prezesa DAS. Na pana konferencji w Giżycku, która się odbyła w kwietniu, poprosiłem pana, żebyśmy zebrali się wspólnie razem i wystąpili do rządzących o to, żeby te przepisy razem zmienić tak, żeby pasowały wam i nam. Pan kategorycznie nie zgodził się na to. To jest do zobaczenia na filmie z tej konferencji. Dziękuję. Dziękuję, proszę pan. Witam państwa, panie przewodniczący Komisji Mienia Miejskiego Rady Miejskiej w Giżycku. Z tej komisji wyszedł projekt uchwały, która troszkę potoczyła się dalej i jak mi się je zabrać, jest to nasze dzisiejsze spotkanie. Ja myślę, że tutaj nie chodzi o to, żebyśmy się dzisiaj przerzucali tak naprawdę i to jest z panem prezesem, zwłaszcza konsultowali, kto wyobraża komunikację. Chodzi o to, żeby coś zmienić, bo to jest istota problemu. Spór czy oburzenie wśród was branży turystycznej pojawiło się w momencie, kiedy po tym, gdy wrócili zadowoleni z konsultacji społecznych w Sejmie, gdzie wypracowane zostały porozumienie ustne, ale w ramach pracy komisji. Co do stawek, wszyscy wrócili w lipcu ubiegłego roku i byli chętni. Dogadaliśmy się. Na te stawki możemy wrócić. W rzeczywistości stycznia tego roku nagle się okazało, że te stawki, które interesują naszą branżę przede wszystkim, nagle uległy 10-krotnemu zwiększeniu. I proszę zrozumieć to oburzenie. Jeżeli ktoś uważa, używa cięższych słów, no to też ja go w praktyce rozumiem. Ale mi się przypomniał w tym momencie mój wykładowca z ekonomii na pierwszym roku historii, który powiedział, że wiesz, jak potrzebujesz coś udowodnić, to mi tylko powiem co, a ja dane do tego odpowiednie dobiorę. I ma pan prezes oczywiście rację, gdy twierdzi, że jest pewna kategoria stawek, które uległy znaczącemu obniżeniu. Bo tutaj tego nikt nie kwestionuje w regionie. Zwłaszcza podmioty zajmujące się gospodarczo połowę ryb są niewątpliwie zachwycone. Tylko pytam, ilu ich jest tych podmiotów w skali choćby naszych wielkich jezior masurskich. To, co jest również faktem, to to, że podmioty, które do tej pory były zwolnione, a więc mariny oferujące przede wszystkim usługę również czarterową, czy też po prostu świadczące usługi klasyczne portowe, nagle zostały objęte opłatami, których wcześniej nie było. Ja rozumiem semantykę. Były zwolnione, teraz likwidowano zwolnienia, w związku z tym nie ma podwyżki opłat. No z perspektywy budżetu firmy chyba nie ma to specjalnie znaczenia. Czy została zlikwidowana zniżka, czy ulga, czy też po prostu nagle wprowadzono nową opłatę w wysokości 8,90, a nie 89 groszy, jak to było na pracach komisji ustalonych. I tu jest, panowie posłowie, jakby sedno problemu. Problemem nie jest w tym momencie egzekwujący to prawo prezes czy też spółka. Myślę, że nasze spotkanie to jest przede wszystkim apel do państwa, aby w drodze prac legislacyjnych presji. Trudno wyobrazić, że pan prezes będzie teraz pukał do premiera i mówił, że może by trzeba było coś zmienić. No, od tego mamy reprezentantów swoich w parlamencie i tego szczerze mówiąc oczekujemy, aby wpłynąć na zmianę stawek, a przede wszystkim tej jednej, która najbardziej nas wszystkich zbulwersowała. A że ona jest dziwna, to zrozumcie państwo jedno. Jeżeli ja bym postawił teraz hotel na wodzie, taki pływający, z założenia chciałbym, żeby pracował on przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Taka logika. To zapłacę 5 zł za metr kwadratowy powierzchni zajętej pod ten hotel. A gdy prowadzę marinę i mam w niej pomosty stałe,
do których zabijają żeglarze między majem a wrześniem, Harpagany jeszcze pojawia się w październiku, a już absolutne dziwolągi w listopadzie, to w tym momencie zapłacę 8,90. To jest jakaś szczególna kara dla tych, którzy świadczą usługi takie typowe dla marzy, bo tutaj przyjeżdżają ludzie po to, żeby sobie popływać, pożeglować i w tym momencie mają płacić prawie drugie tyle. Prawie robi różnicę, no ale zarówno Państwo, nie będę teraz mówić o tych procentów liczył, w stosunku do jak najbardziej komercyjnej usługi całorocznej, co do tego nie ma dwóch zdań. Tu jest jakaś dysproporcja, której nie tylko nie rozumiemy, ale trudno nam ją również zaakceptować. No i jeżeli już to ma być prawo, no to niech ono będzie w końcu takie, żeby każdy przedsiębiorca, obywatel bez problemu sobie wyliczył tą stawkę, bo ja nie rozumiem państwa, w sensie nie zgromadzonych, tylko instytucji, które tak naprawdę od negocjacji i rozmowy z urzędnikiem będzie zależało, to ile ja zapłacę. No bo tak, bo do tej pory no słyszę o tym. Taka jest rzeczywistość. Panie prezesie, to jest żaden przytyk, tylko na konferencji w Giżycku wypadło pytanie, że skoro ja mam sezonową działalność, bo porty działają sezonowo i pomosty stałe mam, to płacę jak za sezon, czy płacę za cały rok? Pan prezes powiedział w tym momencie jednoznacznie, jak stały pomost nielikwidowany, czyli zwijany na brzeg, to płaci się przez cały rok. Dzisiaj w prezentacji pana prezesa pojawiła się jedna z większych marii, która ma cztery bardzo duże, stałe pomosty, jak pan prezes podkreślił, a w tabelce w wyliczeniach stawki pojawiło się, że za 5 miesięcy, bo tylko tyle ten port funkcjonuje. To ja w końcu nie wiem, czy stałe pomosty płacą przez 12 miesięcy, czy też za 5 miesięcy, tak jak w prezentacji pana prezesa. Takie dwuznaczności, niedopowiedzenia, a przede wszystkim nieczytelność tego prawa z punktu widzenia nas samorządowców, ale i przedsiębiorców sprawia, iż czujemy się niepewnie, delikatnie rzecz nazywając. A jednocześnie jesteśmy mieszkańcami regionu, który tytanem gospodarki, motorem napędowym gospodarki tego kraju nie jest. Jeżeli chodzi o poziom bezrobocia, wiadomo, gdzie jesteśmy. Jeżeli chodzi o średni dochód na mieszkańca, wiadomo, na którym miejscu w tym regionie jesteśmy. O izolacji komunikacyjnej mówimy od dziesięcioleci, ale to jest oczywiście nasza gmina, bo sami nie potrafimy sobie zbudować drogi do Warszawy, ponad granicami województw i innych powiatów. To już do tego się przyzwyczaiłem jako samorządowiec. To może chociaż w tym wypadku jednak spróbujcie Państwo ukłonić się nad interesem naszych przedsiębiorców. Może niech to będzie schodkowe dochodzenie do jakiejś realnej stawki, ale nie przekonacie mnie Państwo, że bardziej komercyjnym w związku z tym nadającym się na wyższe opodatkowanie jest prowadzenie mariny na Mazurach, aniżeli prowadzenie na Mazurach. Bo tego absolutnie nie jestem w stanie powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję. Poddam głos panu profesorowi. Mało wyjaśnienie. Podobno, że jesteśmy jako przedstawiciele Komisji Samorządu, abyśmy wysłuchali stron, a jednocześnie to nie jest coś najlepszego. Chcemy przyprowadzić z zera. Mamy tutaj przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, Platformy Obywatelskiej. Podobno tutaj wspólnie wypracować z zera tam, aby na forum komisji, aby rozporządzenie, to jest rozporządzenie to ze stawkami, a nie ustawa. A więc rzecz, na którą my sobie nie mamy, możemy jedynie apelować i wnioskować. Było to obudowane Państwa wiedzą, może się też faktami, które dla nas są też może wyglądać nowością, o których nie widzieliśmy. Proszę bardzo, pan prezes. Tak. Że apel do mnie, żebyśmy razem wystąpili.
Ja nie mogę występować z apelem, ponieważ ja jestem gospodarzem, który prowadzi działalność na podstawie tego prawa. To można było odebrać nawet jako działanie lobbystyczne. Więc myślę, że za pośrednictwem panów posłów już sami możecie się państwo ewidentnie wystąpić do pana ministra Grubarczyka jako ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Jak słyszeliście państwo, są też prowadzone dyskusje na temat korekty tego rozporządzenia, więc możecie państwo to zrobić. Jeżeli chodzi o tą największą marinę, to chciałbym tutaj uściślić. Jest rzeczywiście powiedziane, że użytkowane przez 5 miesięcy, ale to dotyczy powierzchni akwenu, a nie pomostu stanu. Więc myślę, że moglibyśmy to jeszcze raz wyświetlić, ale myślę, że to nie jest, może było za krótko po prostu ta tabelka. Natomiast apeluję do państwa ponownie. Możecie państwo w każdym momencie, jeżeli macie wątpliwości, przyjść do moich pracowników i te sprawy sobie przedyskutować i wyjaśnić. Bo rzeczywiście, jak widać, są pewne jakby rozwiązki, brak informacji nadal jednak występuje, więc polecam to państwu. Jeżeli istnieje taka potrzeba, my jesteśmy w każdym momencie do dyspozycji. Widzicie państwo, nie uchylamy się od rozmów o przyjazdu do państwa, więc jesteśmy do państwa do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie prezesie. Pan Michał Szlak się zgłosił. A, przepraszam, panie prezesie. Chciałam jeszcze krótko dodać do tego, bo Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, że tak jesteśmy otwarci na rozmowę, to co już wcześniej powiedziałam. Przypatrujemy się, jak to rozporządzenie funkcjonuje i wykluczone, że tutaj jest konieczność zmiany tego rozporządzenia. Także tutaj ważne jest dyskusja dzisiaj, tak, żebyśmy mieli od państwa informacje, jak stawki wpływają na państwa działalność, bo absolutnie nie jest naszym zamiarem, aby tutaj ograniczać działalność lokalnych, tak, podmiotów i doprowadzić, nie chcemy tego prowadzić, aby ten region bardzo ważny turystycznie na to wszystko funkcjonował. Także dlatego tutaj też jesteśmy, żeby wysłuchać i następnie jeszcze raz przypatrzeć się tym szybkim stawkom i ewentualnie zmienić porządzenie. Dziękuję. Przychylnego do pana Wyważeka. Ma informację poseł Sowa, poseł Brodas, pan Kowalski, pani Piotrowska są kolejni na liście, poseł Wilczyński i jeszcze będzie pan Janczyk. Dobrze. Dobrze. Państwu, miło mi, że państwo do nas tutaj przyjechali. Ja się nazywam Michał Żak, reprezentuję ośrodek AZS w Kasach, ale też i gesterów marin mazurskich portów. Ja mam trzy kwestie. Ja się cieszę, to co powiedział przed chwilą pan prezes i pani dyrektor, że powinniśmy się zwrócić do pana ministra. Ja powiem tak, że 18 kwietnia wysłaliśmy do pana ministra po konferencji prasowej w Polsce pana prezesa pismo z uwagami do tej ustawy i do tego rozporządzenia, gdzie są ewidentne błędy, bo my teraz dyskutujemy o opłatach, ale tam są jeszcze błędy dotyczące tego, że my nielegalnie skupujemy jachty, że jest pomielone silniki na jachtach. Jest kupę innych rzeczy, które jest pomylone i my oczekujemy, że ktoś nas zaprosi i my państwo podpowiemy, gdzie są te błędy, żeby je poprawić. Chcemy to spokojnie merytorycznie na ten temat porozmawiać. Ja mam tutaj prośbę do pana prezesa, z uwagi na to, że przez 2 miesiące nikt nam nie odpowiedział, a te pismo skierowaliśmy do pana ministra, do pani wiceminister, do pani dyrektor Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Śródlądzia. Czy możemy się umówić tak, panie przewodniczący, że pan poprosi pana ministra, żeby po pierwsze wstrzymał, żeby Wody Polskie nie wysyłały umów, żeby zrobić spotkanie robocze i wyjaśnić te stawki. Bo to, co Robert powiedział, te stawki są irracjonalne, no bo jeżeli hotelarz czy restaurator płaci 5 zł za metr, a ten, kto będzie prowadził wypożyczalnię kajaków, postawi sobie pomoc, będzie płacił 8,90, to jest irracjonalne. Irracjonalne jest to, że gestor mariny będzie za pomoc płacił 5 zł, a za akwen wody, bo może jak będzie, albo jak to nie będzie, będzie płacił 8,90. No to jest irracjonalne. I dlatego chcemy porozmawiać, tym bardziej, że po konferencji prasowej pana prezesa w kwietniu, pan minister Marek Grubarczyk przed kamerami powiedział, że jest błąd w
tym rozporządzeniu, bo urzędnik źle postawił przecinek. To też jest nagrane, to też jest w internecie. I że właściciele portu i marii będą płacić 89 groszy, tak jak to zostało ustalone ze stroną społeczną w Sejmie. A teraz pan prezes przedstawi znowu te horrendalne stawki dla nas. No i zwariowaliśmy, panie przewodniczący, jaka stawka jest ważna. Bo pan minister powiedział, że jest pomyłka. Oczywista. Sprzeciw, nie musi urzędnik powiedzieć. Ten urzędnik, który przygotowywał tą ustawę i teraz urzędnik, nie umie się pomylił i my chcemy te pomyłki wskazać. I dlatego my, mówi pan prezes przedstawił stawki, te pierwotne, które były przedstawione w kwietniu, więc my już nie wiemy, czy pan minister mówi prawdę, czy pan prezes mówi prawdę. Naprawdę nie wiemy. Możemy ten limit przedstawić, który przed kamerami pan minister się wypowiedział i tak to my żeśmy się już wszyscy ucieszyli i skakaliśmy do góry. A pan prezes nas się sprowadził do domu. Druga sprawa jest taka, że tutaj w prezentacji pana prezesa były zwolnienia podmiotowe. We wcześniejszej prezentacji w kwietniu były też tam fundacje. Teraz już fundacji nie ma. Po drugie, też urzędnik, który przygotowywał dokument, właśnie nie zna na prawie, nie ma czegoś takiego jak klub sportowy. Jest stowarzyszenie, które może być klubem sportowym, a nie ma klubu sportowego. Proszę mi nomenklaturze prawnej pokazać klub sportowy. Rejestruje się to w stowarzyszeniach i teraz tak samo związki sportowe, to też jest stowarzyszenie, nie związek sportowy. Więc teraz, jeżeli ktoś pójdzie do pana burmistrza i zarejestruje działalność klub sportowy Ryba, to będzie zwolniony czy nie będzie zwolniony? To jest klub sportowy nas. Dlatego chcielibyśmy to, żeby to było uściślone, jakie zwolnienia, no bo mówię, na pewno nie klub sportowy, tylko jakieś stowarzyszenie i dlaczego fundacje zniknęły. Tego jeszcze się nie wiem. Dziękuję. Proszę pan prezes, czy pan dyrektor? Szanowni Państwo, ja chciałbym jednoznacznie stwierdzić, żeby to nie było żadne wątpliwości. Mamy w Polsce obowiązujące prawo wodne oraz rozporządzenie w sprawie stawek zagrożonych pokryte wodami. Wody Polskie są zobowiązane przestrzegać tego prawa poprzez pobór odpowiednich opłat. Każdy podmiot gospodarczy w Polsce, korzystając z mienia publicznego, o tym wodnym, musi ponosić odpowiednie opłaty. Z naszych informacji, które wskazały, nie są one tak wątpliwe, jak to wskazywali, jak to była mowa na przykład w kwietniu czy w ubiegłych miesiącach. Nie są to duże opłaty. Nie są to duże obciążenia. Ja nie dyskutuję na ten temat, czy te stawki są racjonalne, czy nieracjonalne, dobre, złe. Ja jestem od tego i moi pracownicy do tego, żeby respektować prawo. I tutaj jednoznacznie chciałbym powiedzieć, że Państwo macie obowiązek zgłaszać swoją działalność do jednostek zarządów zlewni, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, podpisywać umowy i uiszczać stosowne opłaty wynikające z prawa wodnego i rozporządzeń. To jest, że tak powiem, pewien konstans, tak? Więc żeby nie było tutaj niedomówień. Natomiast jeżeli będzie zmiana rozporządzenia do pracy i zostanie uchwalone nowe rozporządzenie, to my będziemy pobierać te opłaty zgodnie z nowym rozporządzeniem. Dziękuję bardzo. Pani to jest. To jest bardzo istotne też dla toku
uzgodnić z resortowym sektorem finansów, który musi wyczuwać na te kwestie finansów. Dziękuję panu, Szlak. Chciałbym się wypowiedzieć. Mój apel, że wsłuchać się wysyłanie mi, bo ja nie mówię, że nie składajmy wniosków, składajmy te wnioski. Jest związany z tym, że od umów, które będą powyżej 5000, trzeba będzie taksy notariatu płacić. Jeżeli się okaże za 2 miesiące, że te stawki, które są naliczone i będzie poprawione rozporządzenie, że będzie 10 razy mniej, no to już notariusz nie zwróci tej taksy. Więc tutaj mój ten apel do pana przewodniczącego, żeby pan minister do pana prezesa się zwrócił, żeby na razie powstrzymać do zakończenia tej konsultacji i ewentualnie poprawki, bo poprawka rozporządzenia musi być, bo my o tym już też mówiliśmy. To wstrzymajmy się, bo po co później to wszystko korygować, a anexy też będą musieli ludzie przygotować. Dziękuję pani prezes Jolanta. Chciałbym się pani zapytać. Proszę o mówić, że to proces zmiany rozporządzenia nie jest zamieszany, szczególnie gdy jest okres wakacyjny. Niestety wiem, bo ten troszkę troszeczkę innym temie. Tak jak powiedziałam, racjonalnie patrząc, procedurą na to rozporządzenie jest 6 miesięcy, tak żeby można było rozporządzenie zmienić. Proszę bardzo pani prezes Jolanta. Ja chciałabym przede wszystkim podziękować państwu, że chcieliście przyjechać do Komisji Samorządu Terytorialnego i odbyć takie spotkanie, ponieważ to nie są zbyt częste posiedzenia tutaj u nas na Mazurach, mimo że temat jest bardzo ważny dla nas i dlatego myślę, że to jest ważne też, że możemy się wypowiedzieć i poznać również państwa opinię. Ja chciałabym najpierw wrócić do pytania, które zadał emerytowany, notabene dyrektor zarządu zdrowia SZGW, pan Stanisław Piłkowski, na samym początku, który zapytał o osoby fizyczne. A więc ile umów z osobami fizycznymi zostało już zawartych? W jaki sposób Polskie Wody docierają do osób fizycznych z informacją, że mają już dopłaty za pomosty, ponieważ do tej pory te pomosty nie płacono. Bardzo wiele pomostów są budowne wieloletnie. Często nie wiadomo, kto właściwie jest właścicielem. Poza tym, jeżeli już wiadomo, że nie jest właściciel pomostu, on bardzo często inwestuje w ten pomost, a pomost jest własnością ogólnospołeczną. Każdy z niego korzysta przez cały sezon turystyczny i w zasadzie właściciel, poza tym, że inwestuje w ten pomost, a to często są niemałe pieniądze, dodatkowo jeszcze będzie ukarany opłatą. Czy w tym rozporządzeniu, w zmianie rozporządzenia, czy można by było się zastanowić nad obniżeniem stawki 5 zł za metr kwadratowy? Drugie pytanie. Jakie fundusze Polskie Wody przewidują tutaj na inwestycje w Krainie Wielkich Jeziorach Mazurskich? Pomijam inwestycje, które są prowadzone obecnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wspólnie z samorządami w ramach strategii Wielkie Jeziora Mazurskie. Jakie fundusze są inwestowane tutaj w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich? Pan prezes wspominał o tym, że to jest po stronie Polskich Wód, czyli inwestycje utrzymaniowe, koszty utrzymaniowe, inwestycje i inne działania, które państwo teraz realizujecie. Dziękuję pani prezesie. Przedajmy głos dyrektorowi. Ja chciałbym tutaj poprosić o udzielenie odpowiedzi przez panu dyrektor tutaj zarządu Żylewni jako gospodarza tego terenu. Nie wiem, panie dyrektorze, też czy mamy informacje na temat środków, jakie przeznaczamy na utrzymywanie modernizację w tym regionie. Jeżeli nie mamy w tej chwili, to proponuję, że może na ręce pana przewodniczącego wyślemy taką informację, ponieważ no to już wymaga od nas zebrania tych informacji, tak? W tym urzędzie. No to pani dyrektor. Dziękuję bardzo za zadane pytanie. Szanowni Państwo, chciałabym powiedzieć, że zarząd budżetu zgromadził
handlu od osób prywatnych wyszło około 700 wniosków na zawarcie umów. Ta liczba sukcesywnie się zwiększa, ale tak jak powtarzam, to Państwo musicie się do nas zgłosić. Co do kolejnej części pytania, pozwolenie wyobrażamy są to podstawowe akty, na które bazujemy, jak również zgłoszenia wodoprawne. Szczerze powiedziawszy, w niektórych przypadkach oczywiście mamy problemy z ustaleniem właścicieli, natomiast w większości przypadków nie ma tego problemu. Zapytała też również Pani o nakłady, które właściciel, prawda, wykonuje na swój pomoc. Natomiast jeżeli jest to pomoc tylko i wyłącznie do użytku właściciela, to danego pomocy, tak to płaci. Jeżeli przyszedł i zawarł nam tę umowę, to jak rozumiem, to wykonują nakładów tylko i wyłącznie dla siebie, żeby zwiększyć swój komfort użytkowania. Więc myślę, że wyczerpująco odpowiedziałam na zadanie pytania. A co do kosztów, które mamy przeznaczone w tym roku na utrzymanie, w tej chwili jest to 800 tysięcy złotych. Myślę, że Pan Dyrektor Agentury tutaj potwierdził. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, kwestia jeszcze uzupełnienia koleżanki dyrektor. Oprócz tego, że my wykonujemy, że mamy roboty szkoleniowe, ale u nas jest zatrudnionych około 100 pracowników fizycznych, którzy wybywają w okresie wykonujemy pracy szkoleniowe, więc jak żeglowanie szlaków, wykraszanie kanałów, na przykład kanał Augustowski, rzeka Netta, i taki szacunkowy koszt tych prac wyniósł już około 1,5 miliona złotych. Przepraszam, jeszcze w kwestii jednej, może ja dodam. Może nie każdy z Państwa wie, że zarząd Zagrodniczysku dysponuje swoim obiektem fotograficznym, gdzie naprawdę gromadzimy kilkunastu pracowników fizycznych w dzień. Jednokrotnie również pomagamy, żeby Państwo mogli sobie pływać kajakami, usuwamy drzewa, usuwamy różnego rodzaju zatory po drodze. Także chciałabym też Państwa uświadomić, że prowadzimy taką działalność. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Gminiarczyk. Taki konkret jeszcze na koniec. Otóż na poprzednim spotkaniu tutaj, gdzie byli przedstawiciele Wód Polskich, to chyba nie wiem, czy to już pamiętam, to pan dyrektor, pokazałem mapkę swojego portu, poprosiłem o wyliczenie opłaty, jaką będę ponosił zgodnie z nową ustawą. Przypominam, że od grudnia ubiegłego roku ustawowo byłem legalnie, mój port był zwolniony z opłat. Po ukazaniu się tego nowego rozporządzenia sam wyliczyłem sobie kwotę i wyszło mi około 30 tysięcy, które będę musiał płacić, ponieważ tutaj Państwo z Wód Polskich zakwestionowali to, to dałem swoją mapkę z wymiarami i poprosiłem, żeby mi wyliczono, ile będę płacił od nowego roku. No i na miejscu okazało się, tylko że nikt nie chciał tego podpisać, że to będzie około 16 tysięcy złotych będę płacił za ten port. Natomiast, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, w naszym porcie już około ponad 20 lat prowadzimy działalność mieszaną. To znaczy robimy bardzo dużo obozów dla osób niepełnosprawnych. W związku z tym to jest postój, jak to jest niekomercyjny. I natomiast we wniosku do Wód Polskich trzeba zaznaczyć, czy będzie prowadzona działalność komercyjna, czy nie będzie prowadzona działalność komercyjna. Ja ze względu na to, że mam luzy, to oczywiście zaznaczam we wniosku, że będzie prowadzona działalność komercyjna, tylko jest problem teraz w jakim zakresie. I teraz też była jasność. Z tytułu opłat w roku 2017 tych komercyjnych opłat za postój jachtu przychód do ośrodka wyniósł około 12,5 tysiąca złotych. Natomiast teraz, jeżeli muszę zapłacić 16 tysięcy zgodnie z wyliczeniem, które mi tutaj Państwo z Wód Polskich zrobili, no to co to znaczy? Ile ja mam podnieść teraz opłatę, żeby wyjść na swoje? Mówię, 12 tysięcy to jest przychód. To minus koszty trzeba, żeby tam w ogóle dochodu prawie nie było. Mówię, że port nie jest komercyjny, bo tam nie ma ani gastronomii, prawda, w tym porcie jest to tego typu działalność. Ustawa nie przewiduje tego typu mieszanej działalności. Tam nie jest nic napisane. Jest albo komercja, albo nie komercja. W związku z tym też jestem w trąbce i proszę mi nie opowiadać w dialogu,
Z mojego punktu widzenia te minimum 16 tysięcy złotych to jest mało. Bo to się okazuje, prawda, że to jest dużo więcej niż tutaj Państwo podobno od największej baryli już wyliczyli 11, tak? A u mnie wyszło 16, Państwa pracownicy to wyliczyli. W związku z tym tak to wygląda w rzeczywistości. I oczywiście ja mam prośbę do Pani Dyrektor tutaj, że jeżeli Państwo jesteście już na etapie przygotowywania propozycji zmian w tym rozporządzeniu, to żebyście może stronę społeczną zaprosili. Pani Dyrektor, proszę bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos. To jest właśnie ten aspekt użyteczności tego rozporządzenia, jak to praktycznie wygląda. I faktycznie, gdyby prawo nie przewidywało dotychczas tego wariantu, że nie tylko jest prowadzona na danym obiekcie działalność komercyjna, a także nie komercyjna. Dlatego też ta informacja jest naprawdę dla nas bardzo istotna i weźmiemy tutaj ją oczywiście pod uwagę. Jeżeli chodzi o uwzględnienie Państwa w procesie zmiany tego rozporządzenia, oczywiście jest to obowiązek nas, żeby tutaj Państwo w tym procesie uczestniczyli. Także jak najbardziej, jeżeli będziemy mieli już gotową propozycję, na pewno Państwo będą się na to otrzymali. Niezależnie od tego, oczywiście wszelkie zmiany w procesie organizacyjnym są dostępne na stronach internetowych, żeby do tej organizacji, więc też bardzo proszę o odpowiedzi. Ja chciałem powiedzieć, że jeżeli Pan tutaj przed chwilą występował ma wątpliwości co do swoich kwot naliczonych przez pracowników, szczególnie w stosunku do swoich przychodów, to mogę zapewnić Pana, że jeszcze raz to polecę dokładnie sprawdzić, jak wygląda Pan przypadek, tak? Żeby nie było żadnych niedomówień. Dziękuję. Z nami jest także Pan Burmistrz Mikołaj Kalesłowski. Mikołaj też są ważnym miastem, mogę powiedzieć, ale przewodniczący. Najważniejszy. Na innych kwestiach. Rozporządzenie podmiotów, na przykład samorządu lokalnych. O co konkretnie chodzi, proszę Państwa? Jesteśmy właścicielem nabrzeża, które przeznaczamy dla żeglarzy, motorowodniaków. Oni mają tam swobodny dostęp, przypływają, chcą korzystać z infrastruktury zlokalizowanej na naszym nabrzeżu. W momencie takim, kiedy Wody Polskie będą przyjmowały zgłoszenia też od podmiotów prywatnych na prowadzenie działalności typu gastronomia czy działalność mieszkaniową, dojdzie do zablokowania naszych terenów. Dotyczy to też innych miast, takich jak Rybnik, Żydko, Rudziane. Te wszystkie samorządy, które dysponują swoimi nabrzeżami przeznaczonymi do zbudowania żeglarzy, mogą wkrótce być zablokowane przez podmioty prowadzące inną działalność. Zwracam na to uwagę i tym problemem powinniście się też Państwo zająć i w jaki sposób to uregulować, żebyśmy mogli z Państwa jednostkami poczynić ustalenia, które będą to regulowały. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest kwestia dotycząca pobierania opłat w typu utwardzonych powierzchni. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział Państwu, że dopłacę Wam 5% i zawracajcie samorządom, a przynajmniej mojemu głowę, zbieraniem tych należności. Jest to, proszę Państwa, stanowczo za mało. Cały odbiór spłynie na nas. Wyobraźcie sobie, ja już sobie to wyobrażam, jak idzie nasz pracownik samorządowy i nalicza powierzchnię do opłaty. Ja już słyszę te głosy i to są na pewno niecenzuralne, nie będę tutaj dawał przykładu. Co najmniej 20% powinniście nam dać. Co najmniej. My, proszę Państwa, mamy swoich obowiązków tyle, że nie wymagamy już. I dodatkowo nakładacie na nas obowiązek. Dobrze, ale za odpowiednie wynagrodzenie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo Pani. Pierwsze pytanie, Pan Dyrektor chciał odpowiedzieć, że dobrze widziałem, tak? Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, Panowie Działy, wszystko były wysłuchane z Panem Burmistrzem, myślę, że na tym kwestii są konieczne spotkania, bo jak najbardziej przyjęliśmy do wiadomości, tutaj często słowo nie zdaje na
ochronie, to myślę, że rzeczywiście trzeba będzie porządkować sprawy z tymi nabrzeżami, bo myślę, że nie tylko Mikołajki, ale też nie będzie wszystko. Także Panie Burmistrzu, jak bardzo Pana sygnał takie problemy i przez nas przyjęty, myślę, że będzie w najbliższym czasie przekazane dalej. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, odnosząc się do drugiego poruszonego przez Pana zagadnienia, czyli kwestii opłaty za zmniejszenie wykonanej retencji i redystrybucji środków tego tytułu, która została uregulowana w przepisach ustawy prawo wodne. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że to nie było po prostu nałożone Państwa, ten obowiązek, który nałożył do krajowych prawodawca. Podobne sytuacje są wody polskie, które analizują opłaty za usługi wodne z tytułu chociażby wprowadzania ścieków do wód do ziemi. 90% tych środków jest skierowanych do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więc doskonale rozumiemy Państwa sytuację, bo gro pracy, które jest wykonywane z tego tytułu, leży po naszej stronie. Natomiast efekt finansowy, można to tak w cudzysłowie ująć, jest z tego tytułu znikomy. Natomiast jeżeli już można się zrobić do tej wypowiedzi, to w tym kierunku, że propozycje, na które Państwo próbujecie, Wielowód Polski jako de facto podmiotu, który również tak jak Państwo wykonuje tę ustawę, a do naszej władzy ustawodawczej, która jest odpowiedzialna za tworzenie prawa publicznego w sensie dziękuję. Pan Jerzy Kiczyński. Państwo chce, żeby Wody Polskie zbierały pieniądze od przedsiębiorców. Przedsiębiorcy jakoś muszą żyć. Przypuszczalnie będzie, że przełoży się to na odbiorców ich usług. A co za tym pójdzie? Wzrosną ceny w marinach, ekomarinach. Ilość żeglarzy, proszę Państwa, może spaść. A możemy zobaczyć dzisiaj, jak wyglądają brzegi jezior. Nie wiem, czy jest przedstawicieli Wiosiu. Proszę się spytać, jak kształtuje się poziom azotu w jeziorach, jak wzrasta eutrofizacja jezior.
to się przełoży na środowisko Jezior Mazurskich, gdzie właśnie żyjemy, a ten aspekt jak ochrony środowiska w tym całym przedsięwzięciu nie został wzięty pod uwagę. Dziękuję. Proszę pytać, żeby pan Adam Dubowski jeszcze. To mówi głośno. Były ustalane ze stroną społeczną w 2017 roku. Te stawki nie zostały ustalone sobie a mówią, tylko one były ustalane według założenia dyrektywy wodnej Unii Europejskiej, której mocno przewodnie brzmi, kto zanieczyszcza, ten płaci. Dlatego mariny, porty jachtowe, które są największym katalizatorem zanieczyszczeń na śródlądowych drogach wodnych i na morzu też uzyskały stawkę 89 groszy, ponieważ żeglarze, wodniacy, których potrafi być parę tysięcy na jednym jeziorze w ciągu jednego dnia, zapływają do tych portów i tam zostawiają śmieci, nieczystości, które są odprowadzane, a nie trafiają do jezior. Więc to jest działanie proekologiczne i właśnie dlatego mariny wszystkie były obłożone najwyższą stawkę. Najwyższą stawkę miała działalność komercyjna, typu właśnie restauracje na wodzie, hotele. Też w związku z tą ideą, a osoby prywatne, pomosty osób prywatnych były obłożone tam stawką 1 zł za metr kwadratowy pomocy. My mamy prośbę bardzo dużą do Państwa parlamentarzystów. Czy byłaby taka szansa, żeby znowu stworzyć taki zespół konsultacyjny, jak był wtedy, gdybyśmy do Państwa przyjechali na może nowe posiedzenie komisji kolejne i tam byśmy to wszystko przedstawili jeszcze raz, te wszystkie wnioski, które były tam ustalone, kilka osób od nas by pojechało, to wszystko byśmy Państwu wyłożyli, bo tam były panu ministrowi Gajdzie przedstawiane wyliczenia, ile porty, ile to wszystko będzie kosztowało i co my jesteśmy w stanie udźwignąć. Jeżeli Państwo wyjdą dzisiaj na zewnątrz, zobaczycie, jak pusto jest w Giżycku. Mamy 10 lipca, znajdujemy się w największym porcie miejskim, który ma w tej chwili największe obłożenie. Ale jachty, które tu stoją, to są jachty, które nie poszły czarne. Przejdźcie się Państwo na Kisajno, tam jest kilka portów, w których większość jachtów nie poszło w czarne. Na jeziorach jest bardzo mało łódek. My będziemy mieli dramatycznie słaby sezon w tym roku, mimo tego, że jest piękna pogoda. A ten sezon, szczyt sezonu, coś, okres, w którym się tak naprawdę zarabia tutaj, skończy się w dniu Przewodzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli 15 sierpnia. To jest data limitująca czartery i turystykę na Mazurach. Potem jakby ktoś może uciąć, przyjeżdża 20-30% tego ludzi, którzy byli wcześniej. Więc my tak naprawdę w tym roku mamy miesiąc czasu na to, żeby zarobić na cały rok. I tak jak pani dyrektor czy pan prezes powiedział, że 10 tysięcy nałożone na marinę to jest niewielki procent przychodu tej mariny i to nie będzie miało jakiegokolwiek wpływu. Będzie miało. Proszę sobie pomyśleć o tym, że nagle teraz ma pani wyłożyć 10 tysięcy ze swojego budżetu i to komuś oddać. Czy to będzie miało wpływ na pani, czy nie? Kolejna rzecz, pan prezes pokazywał grafikę o tym, że Wody Polskie prowadzą kontrole właścicielskie terenów, pomostów i chciałbym zapytać, nielegalne ogrodzenie, znaczy chodzi mi o to, że problem nasz cały tutaj wynika z pewnej nadaktywności Wód Polskich w tej chwili i tych błędów, które są w prawie. My nie chcemy się z nich wybudzić. My po prostu byśmy chcieli, żeby to wszystko zostało spokojnie ustalone i dopiero gdy to będzie ustalone, wyeliminowane zostaną błędy, żebyśmy wtedy dopiero rozpoczęli konkretne działania. Teraz artykuł 260 bodajże ustawy, punkt 5, mówi o tym,
że linię brzegową wyznacza drogą decyzji minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. O ile dobrze wiem, do tej pory minister nie wyznaczył nigdy linii brzegowej drogą decyzji, więc jakim cudem można stwierdzić autorytatywnie, że jakiś płot czy pomost jest nieodpowiedniej odległości od brzegu. Tam jest podany w tym punkcie cały algorytm postępowania do ustalenia linii brzegowej. No i nakazy rozbierania ludziom jakichś płotów, biorąc pod uwagę to, że poziom wody na jeziorach się zmieniał bardzo przez ostatnie lata, biorąc pod uwagę to, że jeziora podlegają eutrofizacji, one po prostu zarastają ze względu na przepisy ochrony środowiska, gdzie trzcina po prostu i roślinność bardzo dużo jeziora zabiera, powoduje to, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że płot, który kiedyś tam został zbudowany 2 metry od brzegu, w tej chwili jest tuż nad samą wodą. Ale artykuł, który przytoczyłem, wyraźnie stwierdza, że linię brzegową drogą decyzji wyznacza minister. Więc dopiero jak zostanie wyznaczona ta linia brzegowa, powinny być podejmowane jakiekolwiek działania wobec tych ogrodzeń nielegalnych pomostów. To samo się dotyczy wyznaczania akwenów. Jak my mamy wyznaczyć akwen do opłaty, skoro nie wiemy, jak w rzeczywistości przebiega linia brzegowa, tak? Tutaj jakimś rachunkiem jest to, co mówi pan prezes, że przedsiębiorca sam wyznacza ten akwen i tak dalej. Natomiast to jest półśrodek tak naprawdę. Dziękuję. Pan prezes, proszę bardzo. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że nie jest to żadna aktywność wód polskich. Wody polskie są od tego, że definiowały prawa i odpowiednio reprezentowały, nadzorowały skarb państwa i wspólną własność społeczeństwa polskiego, jakie są wody. Dlatego jesteśmy zobowiązani do kontroli przestrzegania prawa. Jak wcześniej powiedziałem, my w chwili obecnej tylko informujemy. Prowadzimy taką działalność informacyjną. Wysyłamy pisma, informujemy, zwracamy uwagę, że taka działalność jest bezprawna, że takie urządzenie jest bezprawne, że takie urządzenie wodne jest bez pozwolenia wodnoprawnego. Sami państwo wiecie, bo było to przedmiotem wielu moich rozmów z różnymi osobami, że w skali w ogóle na obszarze Mazur jest tutaj bardzo pod tym względem sytuacja trudna. I my jesteśmy jako Wody Polskie od tego, żeby te sprawy uporządkować. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, będziemy to wykonywać i nadal apeluję do wszystkich, żeby te urządzenia były zarejestrowane, bo to jest najlepsza droga do przestrzegania prawa i działania zgodnie z prawem wodnym. Co do tych pana wywodów prawnych, to proszę tutaj o ustosunkowanie się pana wywodów. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ustalenia linii brzegu, to pragnę zwrócić uwagę, że w przepisie artykułu 220 mamy pewną drogę ogólną, która wskazuje, w jaki sposób przebiega linia brzegu, pewną drogę uszczegółowującą, która wskazuje, kiedy jest uporządkowanie właściwe organu linii brzegu ustala i w jakim celu. Otóż ustalenie linii brzegu jest w tym celu, aby oddzielić grunty pokryte wodami od innych nieruchomości. Więc jeżeli jest cała nieruchomość, która jest w ewidencji wpisane do wody płynące, to w tym wypadku nie ma zasadności wyznaczenia linii brzegu. Są przepisy ogólne, które wskazują, jak powinien się ustalać, nawet jeżeli nie rodzi się tego decyzji. W drodze decyzji było przekonywanie, gdyby pan chciał wybudować obiekt, który będzie zgraniczył albo rozgraniczyć nieruchomości. Wtedy rzeczywiście ustalamy tą linię brzegu w drodze decyzji. Natomiast w większości przypadków stosuje się tą normę ogólną, która wskazuje w sposób ten brzegu przebiega. Dziękuję. Proszę Państwa, ja tylko wrócę, bo dwie godziny naprawdę mamy ciekawe i proste rozmowy. Tutaj rozmawiamy z panem burmistrzem, moja droga prośba. Chcielibyśmy jako komisja w Warszawie przygotować dezyderat. Panie Adamie, prośba do pana i do wszystkich przedsiębiorców, jak jeżeli pana burmistrza, wszystkie państwa sugestie i propozycje możemy komentarzami przesłać. Albo do sekretariatu naszej komisji, albo do pana burmistrza, który dzisiaj rozpoczął miejsca spotkania. To wszystko będzie trafić do sekretariatu, żeby był przekonany ze zdera. Ja proponuję teraz tę sytuację. Mamy trzech osób, którzy chcieliby krótko może wystąpić i ten temat zamknąć, ale jeszcze powtarzam. To się trzecie spotkanie na dyskusji i mam nadzieję, że może być ostatnim przed nowego rozporządzenia, bo ostatni czas nie chciałem się skończyć i tak naprawdę liczę, że tutaj pan dyrektor czas rozporządzenia przesiedzi.
Proszę bardzo, pan poseł Sowa, potem pan poseł Gorczy. Ja proszę bardzo, przewodniczący. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ta dyskusja pokazuje, że jest absolutnie wiele, delikatnie mówiąc, nieścisłości w tym rozporządzeniu i trzeba natychmiast zmienić. Mnie tylko martwi to, że Państwo nie od dziś wiecie. I to zostało wielokrotnie udowodnione pismami, wypowiedziami itd. Ponawiam to zmartwienie, że to nasze spotkanie i nasz dezyderat komisji, który mam nadzieję, że również przyjmiemy, bo to też się jest nas skupione na komisjach kilkadziesiąt osób, tak? Że je przyjmiemy, ale jeżeli nie będzie dobrej woli, to mówicie Państwo, że wy jesteście wykonawcami. No okej, ale jest przedstawiciel ministerstwa. Nie jest wykonawcą, tylko jest przedstawicielem rządu, który ma przygotować rozporządzenie. Pani mówi, że powołuje się na to, że się tam przejmujecie strasznie sankcjami Unii Europejskiej i że rozporządzenie trzeba przygotować pół roku. No nam pani tego nie mówi, posłom. Bo my wiemy, ile się rozporządzenie przez jakiś czas, jak się chce, przygotowuje, a przez 2 godziny czasem można całą ustawę przeprowadzić w Sejmie. Więc proszę nas, że tak powiem, nie irytować takimi wypowiedziami, tylko po prostu zabrać się do roboty. Macie dokumenty od Państwa. Mało tego, w konsultacjach były wydyskutowane te stawki i proszę przedstawiciela ministerstwa głównie, a nie Wód Polskich, o to, żeby się do tego dostosować. A ja ze swojej strony proszę, żeby Państwo informowali nas, że tak powiem, jak te działania postępują. Te informacje zbierzemy. Jedno może być pewne, że projekt dezyderatu powstanie na podstawie Państwa tutaj opinii, Państwa dokumentów. I mam nadzieję, Panie Przewodniczący, że tak jak Pan powiedział, jest wola, żeby ten dezyderat przyjąć. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, ja też kilka zdań chciałbym powiedzieć, bo powiem szczerze, że zdumiony byłem, słuchając odpowiedzi na Państwa pytania. Nie chcę być brutalny dla Państwa, ale Państwo tutaj kłamaliście brzydę oczu. Przecież nowelizacja prawa wodnego złożona przez ministra żeglugi, gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej była przyjęta przez rząd w czerwcu. Tam na temat spraw, o których Państwo tutaj poruszacie, nie ma ani słowa. Ani słowa. Ani na start, nic kompletnie. Żaden ten element nie jest poruszony. Więc jeśli są jakieś elementy, które wymagają zmiany ustawowej, to nie ma lepszego momentu, jak wprowadzenie tego. Wysłuchałem sobie tutaj w trakcie, pewnie Państwo widzieliście, jak miałem słuchawkę włożoną, 4-minutowego wywiadu ministra Gróbarczyka, który mówił, że opłata podatek denny to jest przez pomyłkę. W złym miejscu w rozporządzeniu prowadzono przeciwnie. Jeśli to jest prawda, to proszę nie opowiadać tutaj, że trzeba nad tym 6 miesięcy pracować, tylko sprostowanie oczywistej pomyłki może trwać góra jeden dzień. Minister z ręki wnosi na posiedzenie Rady Ministrów i jest przyjmowany. Proszę nie oszukiwać tych ludzi, nie wmawiać im, że coś jest inaczej, bo to jest nieprawda. Mało tego, pan tutaj pytał się, czy osoba fizyczna, jeśli ma podest, to też będzie opodatkowana. Minister Gróbarczyk w tym wywiadzie mówi, że absolutnie, tylko ci to działalność gospodarczą prowadzą. Mogę Państwu udostępnić 4-minutowy wywiad z ministrem. No po prostu kłamstwo, kłamstwo, jeszcze raz kłamstwo. A gdzie zmieniacie Państwo? Kilkadziesiąt zmian robicie, bardzo poważnie, bo ta ustawa to jest totalne niechlujstwo legislacyjne, którą żeście w ubiegłym roku przeforsowali. Wprowadzacie tam na przykład zmniejszenie dla sektora energetycznego. Dołączacie tam szereg elementów związanych z poborem wody i wprost w definicji wprowadzacie, że ona nie służy jak gdyby procesowi energetycznemu, tylko w jakiś innych celów. W związku z powyższym od tego nie są naliczane opłaty. Jeśli stawka bazowa 8,90 jest za wysoka, to w ustawie w jednym paragrafie trzeba po prostu zmienić pisanie 89, już nikt nie będzie mógł w życiu żadnej pomyłki zrobić. Pani dyrektor mówi, że to jest wszystko spowodowane tym, że musimy dostosować się do dyrektywy.
Dyrektywa tylko mówi o tym, prawdą jest, że poprzednie prawo wodne nie spełniało wymogu, że trzeba pobierać opłaty, ale nie mówi nic o stawkach. Więc też proszę nie wprowadzać, nie posługiwać się Unią Europejską wtedy, jak wam jest wygodne, żeby mówić, że to jest całe zło, bo to jest nieprawda. Trzeba było wprowadzić takie stawki, jak jest dla rybołówstwa wprowadzone, jak jest na przykład dla rolnictwa wprowadzone, które nie budzą emocji, bo zostały uzgodnione. Więc to jest kolejny element, który można wprowadzić. Teraz tak. Sprawdzałem również o prawo wodne, już jest po komisji. Za tydzień zostanie w Sejmie uchwalone. To jest ostatnie, tak naprawdę dwa dni ma ministerstwo na to, aby przygotować poprawki rządowe i posłowie PiS-u, bo inne nie przejdą. Zwracam się tutaj do kolegów z PiS-u. Klub wasz powinien poprawki ministra gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej w tej sprawie zgłosić w drugim czytaniu. Ja zgłoszę te poprawki, żeby nie było żadnych wątpliwości. Ja zgłoszę te poprawki. Natomiast, jak wiecie, nasze wszystkie poprawki są odrzucane. Nie są w ogóle przyjmowane. Więc dlatego proszę was, żeby one się znalazły w waszym pakiecie i miały oczywiście pozytywną opinię przedstawicieli ministerstwa. Ja się będę zresztą na to spotkanie dzisiejsze powoływał, bo tak państwo mówicie, że i to jest kolejna, powiem szczerze, ściema totalna pana prezesa, który mówi, że on de facto nic nie może, tą ustawodawcę, etc. No, powiem szczerze, no trochę swego rodzaju bezczelność z pana strony, bo pan jest jednostką podległą pod ministra. Bezpośrednio, sam pan wywodzi się z tego resortu, był pan dyrektorem i pan doskonale wie, jakie są mechanizmy. I niech pan nie opowiada tutaj takich rzeczy, że to nie wiadomo, jak to krąży, bo to krąży wprost. Pan się musi zwrócić. Jestem jeszcze przekonany, że projekt rozporządzenia też pana obowiązkiem jest przygotować. Pan się musi zwrócić i zrobić, a jak nie to robi, to departament, a pan dostarcza dane i wszystkich wyliczeń, bo nie będzie w stanie tego zrobić. I to powinniście po prostu zrobić w trybie pilnym. I trzeba z ludźmi prowadzić rozmowę uczciwą, mówić jak jest, a nie opowiadać jakieś elementy, stwarzać pozory po to, żeby spotkanie się odbyło, żebyśmy stąd wyjechali, a państwo za tydzień czy za dwa tygodnie dowiecie się, że wszystko jest posprzątane. Teraz jest najlepszy moment. Ustawę macie w Sejmie, będzie w drugim czytaniu, za tydzień będzie uchwalona, macie parę do końca tygodnia przygotować poprawki i sprawa o wszystkich tych elementach, o których państwo tutaj zwracali uwagę, może być załatwione. Dziękuję bardzo. Jeszcze na koniec uwaga, panie prezesie. Ocena skutków regulacji prawa wodnego nigdy nie została zmieniona. Zawsze jest dokumentem, który nigdy nie został uchylony. Do dnia dzisiejszego proszę sobie to zobaczyć. Dziękuję. Poseł Wilczyński, proszę bardzo. Szanowny państwo, Szanowny Wilczyński, Opolszczyzna, Platforma Obywatelska. No nie ulega wątpliwości, że wynik konsultacji zupełnie się rozszedł z tym, co znaleźliście państwo w rozporządzeniu i to jest problem, to jest skutkiem tego jest państwa frustracja, pretensje, żal, ale tego by nie było, gdyby organ się zachował. Tutaj panie prezesie, nie używając jakichś takich przykrych słów, to trzeba powiedzieć tak, że wydaje się jednak, że taki model reaktywny sprawowania funkcji jest potrzebny. To znaczy, jeżeli notujemy rozgoryczenie środowiska, to trzeba jednak rekomendować zmiany. A jeżeli rzeczywiście doszło do oczywistej pomyłki, która zmienia 0,89 złotego na 8,90, no to sprawa się robi poważna. Raczej pozostało tutaj potwierdzone na tym spotkaniu, że do takiego w takiej sytuacji doszło, a zatem koledzy z Prawa i Sprawiedliwości no, pozastanówcie się nad modelem sprawowania władzy, bo chodzi jednak o to, żeby to był model reagujący na wynik konsultacji, zmieniający ten wynik konsultacji, a jeżeli dochodzi do różnic, no to trzeba tak. Nie była podnoszona kwestia owatowania opłaty. Zdaje się, że coś takiego jak kuriozum istnieje. Wydaje się, że to powinno być jednoznacznie uregulowane w prawie, że czegoś takiego po prostu nie ma. Trudno sobie wyobrażać, że opłata jest jeszcze owatowana. Stwierdza się czas będzie brak udziału samorządów w tak zwanej tej opłacie dennej. To wydaje się dziwne, że coś, co jest w zasadzie kwasi podatkiem od nieruchomości, czyli jest podatkiem nieruchomości, a nie ma udziału samorządu. Dlaczego tak jest? Należałoby się nad tym zastanowić, również do naszej komisji, która powinna tą kwestią się
pochylić. Jeżeli mówimy o dezyderatach działalności komisji, no to myślę, że powinniśmy zawnioskować do NIK o kontrolę funkcjonowania rozporządzenia. Bo to już jest taki moment, kiedy moglibyśmy to zrobić. Kolejna sprawa. Nie znajduję w rozporządzeniu podstawy do naliczania opłat za część roku. Nie czytałem to rozporządzenie, nie znalazłem takiej podstawy, w związku z powyższym to powinno też być oczywiste w prawie, że można to zrobić. Potem kolejna sprawa. Kategoria opłat. Pan powiedział, że przedsiębiorca powinien decydować sam, co może robić na swoim urządzeniu. No ale jeżeli z góry opłata rozstrzyga, co on może robić na tych urządzeniach, to to jest nieporządne. Ja uważam, że tak, że albo opodatkowujemy wodę, tak, zostanie z wody, albo opodatkowujemy urządzenie związane z tą wodą. Już nie wkraczamy, bo w szczególnym przypadku wkraczamy w rodzaj działalności. Ponieważ te dwa byty, te dwa rozbiory rzeczywistości się krzyżują, stąd mamy taką sytuację zamętną, że tak naprawdę do końca nie wiadomo, którą kategorię w którym momencie stosujemy. To powinno być skorygowane. Teraz przejdę do kategorii dobra publicznego. Prawem obywatela jest powszechny dostęp do... Pomijam, że w prawie wodnym nie ma definicji powszechnego dostępu do wód. Ale pojawiło się to jako bardzo ważne zagadnienie owego 1,5 metra wolnego brzegu. I to ma swoje olbrzymie konsekwencje. Dlatego, że powinniśmy sobie odpowiedzieć, w którym momencie obywatel, dostając się na urządzenia na wodzie związane z wodą, pomostu i tak dalej, realizuje swoje uprawnienia jako obywatel powszechnego dostępu do wody. Mamy zamęt. Z jednej strony ustawa mówi o organizacji wypoczynku, jako o szczególnym korzystaniu z wód. Co to znaczy organizacja? Co to znaczy, kiedy przedsiębiorca organizuje? Organizuje. Jak przyjdzie linią brzegową człowiek, który ma prawo przemieścić się linią brzegową i wejdzie na pomoc, to znaczy, że mu przedsiębiorca zorganizował cokolwiek? Nic mu nie zorganizował. Dalej, proszę panie prezesie, wymienić chociaż jedną rodzaj ludzkiej działalności, który nie byłby objęty opłatą. Czy wszystko jest turystyką, wszystko jest sportem, wszystko jest rekreacją? A co z rehabilitacją, o której ktoś tutaj mówi? Że realizuje na kąpielisku rehabilitację. Czy rehabilitacja jest turystyką? Nie jest. A dostrzeganie ornitologiczne. Jaka to jest kategoria ludzkiej aktywności? A edukacja ekologiczna? Jaki to jest rodzaj ludzkiej aktywności? Edukacja ekologiczna jest turystyką? Nie jest. Więc pokazuję wam luki w rozporządzeniu, gdzie trzeba się zastanowić, co powinno być zwolnione z opłaty. Bo uważam, że są kategorie, które powinny być ewidentnie zwolnione z opłaty. Tak samo inaczej trzeba traktować przedsiębiorców i ludzi, którzy mają działki przy wodzie i chcą mieć im pomoc. To musi być wyszczególnione, bo my chcemy realizować dobro publiczne, które jest powszechny dostęp do wód obywatelskich. To jest nasze prawo obywatelskie. I wy musicie to egzekwować. A nie robić tak, że jeżeli pojawią się opłaty, które będą pustoszyć brzegi z tego, to realizuje nasze prawo dostępu do wód. Czy podziwianie krajobrazu jest turystyką, zaraz możemy dyskutować. Uważam, nie. Realizuje pewne wyższe potrzeby ludzkie. Wcale nie musimy tego nazywać turystyką. A więc jest sporo takich kwestii, gdzie należy pogłębić swoją refleksję nad samym prawem wodnym i bazującym na nim rozporządzeniu, aby rzeczywiście było jasne, kogo za to niczym nie obciążamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu drugiego. Proszę o zabranie głosu przedstawicieli Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju i czytali mnie informacji. Czy podzielić z naszymi komputerami? Może tak. Tak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, że jest kilka przedmiotów, które były przyjęte dokumentem, że od 4 lipca 2017 roku Proszę Państwa, mała przerwa, czas powinien przerwać.